Czy posiadając jeden zamek, można myśleć o budowaniu imperium obejmującego tereny niemal w każdej części świata? Gdy się jest Habsburgiem, chyba tak. Czy Karol Stefan Habsburg miał rzeczywiście szansę zostać królem Polski? Szansę miał, ale to była szansa czysto teoretyczna. Habsburgowie należeli do tej epoki, kiedy naprawdę inne wartości niż nacjonalizm były dla nich najważniejsze. Majątek żywieckich Habsburgów opierał się w istotnym stopniu na browarze, który założyli w 1856 roku. Arcyksiążęcy browar w Żywcu. Marzyciele. Habsburgowie z Żywca. Premiera w TVP Historia. Dziś o 17.10.